Pacjent, ciągle upokarzany i obrażany przez żonę, chce porozmawiać ze swoją córeczką. Wbrew temu, co twierdzi jego brat, mężczyzna uważa, że uda mu się uratować rodzinę. Ale ja wiem, to nie jest twoja wina. Pomogę ci. Nie jestem na ciebie wkurzona! Haniu, pojedziemy do takiej pani, porozmawiasz sobie z nią i ona ci pomoże, żebyś się już nie denerwowała. I już nie mówiła takich słów jak twoja mamusia, dobrze? Po co? No, żeby ci pomogła, kochanie. Nie, jestem ci głupi. Haniu, nie mów tak. Nie wolno ci tak mówić, no. Nie, Haniu. Chcę jechać do domu, a nie do jakiejś pani. Haniu, uspokój się. Wściekła dziewczynka uderza ojca w uszkodzoną rękę. Jest tak przerażona tym, co zrobiła, że uciekła do mamy. Zachowanie córki uświadomiło mężczyźnie, że musi rozstać się z toksyczną żoną i wyrwać dziecko spod jej wpływu. Haneczko, nie płacz! Ja się na ciebie nie gniewam, ale proszę cię, nie rób już tak więcej. Czy ty zawsze musisz narobić wstydu? Przecież jest afera na cały szpital, żonada jakaś. Monika, mała cały czas musi wysłuchiwać tego, jak ty mnie obrażasz, rzucasz obelgami, ale dość tego. Musimy iść na terapię. I ty musisz się zgodzić. Ja nic nie muszę, bo ci już powiedziałam wcześniej, że ani mnie, ani Haneczki na tą terapię nie zabierzesz. Słuchaj, dość tego. Chcę odejść od ciebie. Co? Co ty wygadujesz? Już ci się zupełnie w tym małym muszczku poprzewracało? Chcę rozwodu. Bardzo proszę, ale więcej Hani nie zobaczysz. I co teraz, mózgowcu? Wynajmę najlepszych prawników w mieście i każdy, kto ci widział w akcji, potwierdzi, że masz zły wpływ na Hanie. Co, niby twój braciszek, tak? Chociażby on. Mhm. Przyjechał, namieszał ci w głowie, a ty nawet jak zwykle nie masz swojego zdania, durniu jeden. Proszę pana, co pan tu robi? Ja byłem kiedyś, ale zmądrzałem. Proszę pana, musimy pana przygotować do operacji. I bardzo dobrze, i więcej nas nie zobaczysz. Chodźcie. Haniu, za niedługo się zobaczymy. A ty, Monika, zobaczysz. Nie daruję ci to. Nie odbierzesz mi Hani. Zostawiamy go na nas. Ale wymyślił ten cały Andrzej. Co, zamiast się wziąć za siebie, to on się będzie rozstawał, tak? Idiota. Nie będzie ze mną walczył o Hanie, mówię, że przegra. Zresztą co ja mu takiego złego robię, niby co? Nie mogę mu nic powiedzieć? Dureń jeden. Teraz dopiero widzę, jak Hania bardzo ucierpiała przez wpływ mojej żony. Nawet podniosła na mnie rękę. Jeszcze chwila i zacznie to robić wobec innych ludzi. Ja nie mogę na to pozwolić, ja muszę ratować swoją córkę.